poprzednim odcinku. Serio? No, świetnie poszło. Pierwszy krok, kurwa, już po prostu poza światem. There's been some peculiar activity in Chicago. Last night, one of Al Capone's hitmen, Jack the Knife Campelli, hit a speakeasy in East Chicago. Big deal. The mob hits somebody every night these days. Ah, but the thing is, we got a report from Elliot Ness's office 2 months ago that Campelli was killed in a shootout. Ah, clerical error. Between the feds and the Chicago cops, I'm sure names and faces get mixed up all the time. We don't think so. We have a new informant in Chicago, Vincenzo Gasparo. He goes by the name Ice Pick. He's been telling us the same thing. Ice Pick saw a man who died 2 weeks ago gunning down members of a rival family last night. You're saying the Mafia is employing the undead now? That's ridiculous. Maybe not. We've learned that a German scientist named Enrik Lothring immigrated to the United States 3 years ago. According to our intelligence, he spent the last 20 years developing technology to raise the dead. Like Frankenstein. You're joking. I'm quite serious. If the Mafia has found a way to recycle their dead, even those who've been ripped to shreds, then it's our job to deal with it. Frankenstein. Frankenstein was fiction, stranger. This is reality. Our own scientists are on the brink of similar technology. If we relied solely on modern medicine, half our operatives would be dead, yourself included. We can revive a person who, by all known science, is dead, but even we can't do what Lothring is doing. If Capone's scientist has found a way to revive a man from virtually any degree of death, we're all in serious trouble. Mm-hmm. His undead army of evil will walk over the face of the earth. This is serious business, stranger. What happens when the cops' bullets are useless against criminals? What happens when this savage abuse of nature spreads beyond Chicago? If you say so. Ice Pick has infiltrated Capone's gang. He'll meet you at Pier 59 in Chicago. Ice Pick claimed to be on the verge of discovering exactly what Capone is up to, but we've lost contact with him. Zupełnie nietykalnych Al Capone i Elliot Ness. General Biggs, do come in. I'm not too early, am I? You said to meet here at 0900 hours. No, no, you're right on time, as usual. Stranger, this is General Biggs. He will be acting as our liaison to the United States Army, so he will be popping in from time to time. Our relationship is mainly information sharing. However, if the need arises, he's the man who can get us an armed regiment to aid us. I thought the whole point of Spook House was to keep our information closely guarded. The General's men are fiercely loyal to him, and if they ever assist us, they will deny it to their deaths. Our secrets will not be compromised. We're all fighting for the same cause. General Biggs, I would like you to meet our top operative, General Biggs, the Stranger. The Stranger, huh? You aren't hiding something that we should know, are you, soldier? Nothing that need concern you. Huh. Well, Colonel and I go way back, so if he says something, I'd take his word for it. He tells me you're the best there is. It's a pleasure meeting a man that works so hard to protect our country. Nice to meet you as well. Not to cut this short, but the General is pressed for time, and he and I need to discuss some issues, so we'll bring this meeting to a close. Watch your back, stranger. Nice. Czeski błąd swoją drogą, o którym mówili. Etymologia tego słowa jest bardzo ważna. Tego zwrotu frazeologicznego wyrażenia jest całkiem ciekawa, bo... Otóż okazuje się, że jeszcze nie wiadomo, skąd się wzięła nazwa. Damn. Even Doc Holliday is gone. O, nie ma Holliday? Za szkoda. I'd better leave Holliday's things alone. Nie ma jej? U. To zabawne. Rzecz w tym, że nie wiedzą, skąd się wzięło to powiedzenie i do dziś funkcjonuje prawdopodobnie dlatego, że czeskie i polskie słowa są całkiem podobne. Często. I oznaczono literówkę. What brings you in here? You usually avoid me like the plague.
I don't understand you, stranger. And right now I don't have the time to try and figure you out. I have a mission to think about. You're disrupting my concentration. Okej. To chyba muszę spadać, nie? Byle do wyjścia w takim razie. Rzeźnik wampirów powraca. To chyba ja. Zaginieni zmarli. Moloch. Ha. To ciekawe. Dobra, skoro nie tutaj, to którędy wyjdę sprzed tego? Którędy stąd wyjdę? Tędy? Przez Svetlanę jakoś? Nie bardzo, nie? Cholera, no. Czyżbym resztę życia ma spędzić tu? A, już wiem. Okej. Okay. Nice. Very nice. Czyżbym był już w Chicago? W 33 roku. Będzie teraz film z Al Capone, znaczy o Al Capone, w którym będzie grał Tom Hardy. The world is a dark place. You must be Icepick. Yeah, but that ain't the password. Don't start with me. Spook House sent me. Leave it at that. Okay, now we got that squared away. What should I call you? Stranger. I've heard weirder names. Hey, I thought we was Jake. You're one of them. Them who? One of those reanimated monsters. Yeah, I was dead. That crazy German brought me back to life. You got a problem with that? Yeah. I make it a habit to kill monsters, not help them. Hey, first off, I might look hideous, but I'm trying to stop this from happening to anyone else. I didn't ask for this. And second, you got it the wrong way around. I'm not asking for help. You need my help. And you didn't think you should maybe mention your condition to the Colonel? You guys are monster hunters. I figured no one would get sent if you knew a monster made the report. There's some freaky shit going down here, and I have information that can help you stop it. Take it or leave it. What have you got for me? There's a speakeasy down the block called the Vendome. He's behind the pet shop. Use his pass to get in. I was supposed to meet a newspaper reporter there, but I don't exactly fit in, do I? I told him I'd send someone else in my place. He's expecting you right now. Go to the bar and order a Manhattan. My reporter friend will find you. Capone's ordered patrols throughout the area, so stay low as you walk around here. Stick to the alleys wherever you can. To ciekawe. Nic ciekawego. Czyli rozumiem, żeby iść tędy. No to fajnie. Czas zapisać grę chyba, nie? Nowy rozdział, nowe zadanie, nowa przygoda. Przygoda. Czyżby ty? Nie. Wobec tego prawdopodobnie tam. Mam nadzieję. Otóż chyba nie. No masz. Gdzie ja u licha lezę? Zbliżam się do hałasu jakiegoś auta.
Hotel Aldridge. Mają karabiny. What the fuck? Ukrywam, nie podobało mi się to. Mogę się tu ukryć? Cholera. Nie mam HP. Okay. W porządku, wlazłem tu, nie wiem po co jeszcze. Ale wlazłem. Po mnie. HP też nie mam. Cholera. I dobrze, to zacznę przewracać. Gdzieś. I jajca. Okej. To było niezłe. To jest koszmarne, to nie jest trudne, to jest po prostu koszmarne. Dobra, rura. Chyba nikt za mną. O! Hej! Let's see a pass. Come to papa. Welcome to the window. Dzięki serdeczne. Przejmę mi z głowy, nie? 10 minut, liczba to było 2. Ograniczyłem się. Piosenka będzie. Strasznie mi to przypomina kontrast, ewentualnie grę White Knight. Bardzo dobry horror. Bardzo dobry, naprawdę. Give me a Manhattan. What, big guy like you? Uh-huh. With a Scotch chaser. Tak myślałem, że to ten, nie? Hello? Mind if I join you? Depends. Icepick sent you, right? I got the information you need. Dawaj, zaskocz mnie. A colleague of mine found out what Capone is up to in his new factory.
He called it Frankenstein's Mobsters. He went in with a camera to document it, but Capone's men found him. They took his film to the theater. Everything you need to know is on that reel. Something sinister is going on over there. I'm afraid to take the story to my editor. Oh shit! Dobrze, że najpierw chciał mnie bzyknąć, zanim do mnie zaczął strzelać, nie? O kutwa. No, przynajmniej amunicję przynieśliście. Ale jazda, nie? Kto by się kurde spodziewał? Dajcie spokój. Nic nie ma ukrytego. Wyjście to maksimum? Chyba to wychodzi. Owszem. Dobra. Teraz zapisać grę. Będzie przesrane. Prawda? O! Ciebie dosłownie chciałem. Ciebie potrzebowałem. Plakaty widzę jakieś fajne. Okej. Okay. No wyjdź, stranger. Co, wyłazimy z klubu, idziemy do kina, tak? Po ulicach zapierdzielają goście. Zabili nawet bramkarza. Po ulicach zapierdzielają goście. Będzie trudno. Teraz poza 3 minuty, liczba trupów 8. Muszę rozwalić na tego kolesia, nie ma innej bo... Nice. Dobra. Kino, tak? Motel. Do hotelu mogę? Nie. Dobra. To już wiemy więc, gdzie jestem. Skrótem, Asterixie, skrótem. To jest kino? Chyba tak. Kreszy. Zamknięte. Tam się da wejść? Nie wiem, co wymyśliłem. Zwykle w przypadku, gdy mamy przesrane, mamy jakiś problem, zwracamy się do przyjaciół, a przyjacielem raczej naszego nowego kolegi nie nazwę. Aczkolwiek wydaje mi się, że najlepszą opcją jest to, żeby pójść z nim pogadać, no bo co innego mi zostało, nie? Zaryzykuję, no. A może się okaże, że gość wie coś, czego ja nie wiem. What did you find? Oh. I need to get into the theater. No way. That place is locked up tighter than a tomb. They still show movies there, but you gotta be connected to get in. More connected than I am, anyway. I've got a buddy in there named Mo, but he just runs a concession stand. There's gotta be some back way in. Maybe underground. The sewer system goes under the theater, but I can't fit through the manholes. How do I get into the sewers? There's an entrance back here somewhere. Here, behind this grate.
Well done. I can't get a grip on this thing. Don't look at me. If you can't get your little fingers under it, there's no way these mitts will get in there. We're gonna need a manhole key to pry it open. I think I know where to get one. The waterworks building is on the other side of this block. All right. Follow me. Okej. A ja nagle wiem, gdzie to jest. Szczerze powiedziawszy, to chyba nie wiem. Czy on też będzie krzyczał, zaczekaj na mnie? Chodź no, klucho. Musimy iść. To szybko. Musimy iść tu. I chyba tu. Chodź, idziesz? Dobra, idziesz. Tak, to było tutaj. Ty się przyciśniesz tu? Przyciśniesz, okej. Okay. Czy to było gdzieś tu? O to chodzi. Locked. Bingo. Not bad. Dobra. 24 trupy. Dobry wynik, nie ma co. Amunicja. Oj. Broń Boże. Skądże znowu? 3E. What the fuck? Chrzanić to. To już musiał tak otwierać wszystkie drzwi. O, ja schowałem broń. Okej. Okay. Jeden karabinek. Drugi karabinek. Trzeci karabinek. Nice. To idziemy. To wio. Klucz do włazu. Ale torbę lekarską też weź. Co strzela? Nie wiem, strać na to. Idziemy stąd. Ło kurde! No właśnie. Tu podejdź, podejdź. Kurde, gościu. Podnieś amunicję. Stranger, do cholery. Po co ci noga? Baranie. Ty barani ubie. Ty jednak jesteś barani łeb jeszcze tutaj. Zuch, chłopak. Łyknij. Zapisz i spieprzamy stąd. Mam przynajmniej do włazu teraz już dostęp, no. Wio. Liczba trupów 10. Celowałem w kata.
to chyba tamten własny. Błagam cię, idź w tym kierunku, dobra? Nie zwalniaj. Kurwa, i z pika przejechali, no nie wierzę, no matko święta. Naprawdę bym się zdziwił, gdybym dotarł tam pierwszy. Może kiedyś nadążysz za moim moonwalkiem. Gotów? Tak. No jeszcze musiałem powiedzieć, chodź baraniubie. I'll have to catch up with you later. There's no way I'm squeezing into that thing. Just as well. I'll try to find some other way into the theater and meet you there. Dobra. Liczba trupów 3. Niech wam będzie. Oho, lipka jestem. Ale żuma. Uch, to kino to było przesrane. To było naprawdę przesrane. Tak czy owak, moi drodzy, ono gdzieś wam podobało, bo to na tyle w tym odcinku. Czekam na wasze kciuki w górę, jeżeli odcinek się wam podobał. Będę mega wdzięczny, jeżeli takie owe zostawicie i napiszcie, co wam się podobało i co wam się podoba dotychczas. Zawsze lubię, jak się dzielicie swoimi wrażeniami z gry, gdy ją przechodzimy. Trzymajcie ciepło i do miłego usłyszenia. Hotels, trains, and ships that sail. We swim with sharks.